Siemano, na kanale Ejbras Bimby, witam Was, Ejbras Bimby. W 14 już z kolei i pierwszym w tym roku odcinku Dziennika Motorniczego. Tak więc zapnijcie pasy, przygotujcie sobie słodkie przekąski, popcorn, Coca-Colę, co tam chcecie i zapraszam do oglądania, bo dzisiaj będzie się działo, to będzie grubo, to... Dzisiaj na 13.30 muszę być na zajeździe Inforteczna i tam mam rezerwę czynną. A o tym, czym jest rezerwa czynna, opowiem Wam potem. I tak do 23.30 będzie rezerwa czynna. Tak więc zapraszam, po prostu. Zapraszam. Co ma być, to będzie. To ja jestem już w wagonie, byłem przed chwilą na ekspedycji się zameldować, powiedzieć pora na zmianie, że może zaspokoję iść do domu. Pora na zmiana nigdzie dzisiaj nie wyjechała. A rezerwa czynna, na czym polega? Rezerwa czynna to jest nic innego jak oczekiwanie na to, że co się wydarzy. Jestem na posterunku tutaj jak policjant, jak strażak, jak ratownik medyczny, jak prokurator. Czeka na to, żeby tam ktoś zadzwonił, co się stało, trzeba jechać. Załóżmy, nie wiem, jedzie sobie jedynka z Unikowa, po drodze się spieprzyła i nie dojedzie do Franowa. No to mój punkt tutaj taki dla jedynki jest Ronda Starołęka, więc do Ronda Starołęka w miarę możliwości oczywiście. Jak jest dużo czasu, to ze spokojem dojeżdżam, jak jest mniej czasu, no to może być podjęta decyzja, że kurs nie zostanie zrealizowany aż do Franowa do końca i wtedy z Franowa jedzie czynna. To są podejmowane tutaj przez inne osoby decyzje, ja tylko dostaję sygnał. Na przykładowo wypada ta jedynka, załóżmy zrąbała się już na Jeziorańskiego, od Jeziorańskiego do Starołęki jest szmat czasu, więc ze spokojem mogę dojść do wagonu, wbić się jako jedynka, dojechać do Ronda Starołęka i jako jedynka od Ronda Starołęka do Franowa kontynuować ten kurs tak zwany zastępczy. I potem w zależności jak pójdzie sprawnie wymiana wagonu, czy dana osoba zdąży dojechać na Franowo, czy też nie, no to ja jadę dalej na Unikowo albo nie. No, więc może być taka sytuacja, że pojadę na Unikowo, a potem z Unikowa, na Unikowo już jako przejazd techniczny dojedzie sobie prawidłowa osoba, prawidłowy wagon, a wtedy ja przejazdem technicznym wracam na zajezdnię, stać dalej, czekać na jakieś zgłoszenie, a potem ta osoba dalej kontynuuje kurs. Tyle w takim dużym, pogmatwanym skrócie, więc ja zamykam sobie usiąść na ekspedycję, wypić sobie kawusie, zjeść ciasteczko. Dzisiaj będę jak taka pani z ZUS-u. Będę jadł ciasteczka, będę pił kawkę. No chyba, że coś się wydarzy, bo są takie dni, gdzie na rezerwie czynnej to jeździ się za wszystko, za wszystkich. Są jakieś opóźnienia, korki, objazdy, zatory, po prostu usterka za usterką, czasem tak jest, tak? Wasz telewizor działa przez 10 lat bez zarzutu i koniec końców raz sobie zrobi, o, to tak samo się dzieje z tramwajem. Przez długo, długo tak sobie jeździ, nagle się stanie, a, i nie jedzie, bo to jest tylko maszyna i urządzenie. Więc nie ma co się na to obrażać, ale tutaj staramy się zapewnić ciągłość realizacji kursu, dlatego są takie osoby jak ja dzisiaj na rezerwie. I są prawie na każdych końcówkach, no z wyłączeniem kilku oczywiście, tam na przykład na Unikowie jest to na Budziszyńskiej bez sensu, żeby stała. Nie? Bo jestem na Starołęce, to bez sensu, żeby wagon stał na 100 mil. Tym bardziej, że tam nie ma punktu takiego socjalnego, komfortowego jak tutaj. No ale to są takie moje już tak wewnętrzne dewagacje. Ja idę sobie teraz usiąść i posiedzieć, zjeść coś i potem się odezwę. Coś tam sobie przypomnę ciekawego Wam do opowiedzenia. No i tyle. Dobra, to padło polecenie, że mam jechać przejazdem technicznym na pętlę Franowo. Tego pakujemy się do Rydwanu. Jeszcze szybko w kartę wpiszę. Na luzie zdążę. 20 minut mam na to, żeby na 15 być na Franowie. 14.40. Jeszcze muszę robić przejazd techniczny. A tam będę czekał na dalsze dyspozycje dyżurnego ruchu. No najprawdopodobniej pojedziemy za jakąś jedynkę, więc zobaczymy co to będzie. Jeszcze sobie muszę sznurówki szybko poprawić, bo bym sobie zęby wyczasł po drodze do wagonu. Dobra, zobaczymy co to będzie. Jeszcze podgląd kamer, lusterko, trzeba zobaczyć. Światła są. Jeszcze trzeba przejazd techniczny, enter. Okej, dobra. To widzimy się na Franowie.
Niestety nie mam czasu, żeby wam kawę pił założyć. Chociaż kto wie. Nie, na Franowie to zrobię. Na Franowie sobie zrobimy kawę pił szybkie z jedyneczki. Albo z tego, co tam pojedziemy. Albo ja będę wracał z technicznej. Będę wracał na Starałękę, to wam zrobię techniczne po prostu. W międzyczasie sobie zainstaluję statek, jeszcze krzesełką muszę poprawić. Dobrze. Krzesełko sobie. O, krzesełko idealnie. Dobrze. A, no fajnie, bez kluczy się nie pojedzie, nie? Tak ciężko. Tuży to, ten, dobrze. O, tu. Wrum. I grzejemy na Franowo. Będę się dowiedzieć, za co jadę. Bo światło dostałem, ale informacji, za co pojadę, to nie bardzo. Rynka druga, więc już po wyjeździe jestem. Po 15 miałem stąd wyjechać, się okazało, a nie dopiero tu być. Więc szybko linia brygada wbite i lecimy na Junikowo. My z pętle Junikowo przywitaliśmy 3 minuty opóźnieni. Przypominam, że wyjechaliśmy łącznie 2 minuty w plecy z samej pętli, tak więc minuta opóźnienia na jedynce w weekend to nie jest jakieś mocne przewinienie. No nie ukrywajmy. Nie, ale wszystko w porządku przebiegło. Kurs bardzo dobrze zrealizowany. Czułem takie dziwne spojrzenie na sobie pewnego pasażera. Taki jakby węszył po prostu, żeby... A są tacy, są. Jeden mój patron mi kiedyś opowiadał, że przyszedł do niego taki gościu na dworcu zachodnim, tak zapukał w szybę i tak 11967, to jest jego numer służbowy. Pamiętam. I temu pokazał, nie? Więc ja podobne coś czułem na sobie. Tak jakby ktoś za wszelką cenę chciał znaleźć na mnie jakiś haczyk, ale są tacy tutaj ambitni ludzie, co tylko szukałem okazji, żeby komuś, aby w ciry miał jak najgorzej, bo może mieć trochę lepiej ode mnie. Co ja mam wam dalej powiedzieć? Lecimy na Franowo, to już wiem, na 100% lecimy na Franowo, a co dalej? Najprawdopodobniej jeszcze jedno kółko zrobimy za jedynkę. Nie znam przyczyn. To mi dyżurna powiedziała tylko w biegu na Franowie. Po prostu najprawdopodobniej zrobię 2 kółka. Więc zrobimy najwidoczniej 2 kółka. No co, pojeździmy trochę, zobaczymy co to będzie. Ciekawego. No dobra. Panie i panowie, sobie podjadę na przystanek i sobie opędzuluję Twixa. Mam ochotę na Twixa. Widzieliście tą reklamę Twixa? Nie ma znaczenia, oba są chrupiące, jak ktoś tam mówi, te dwa niedźwiedzie. Ja pierniczę, to po prostu się posiusiałem ze śmiechu. Zobaczyłem tą reklamę. Sztos po prostu, sztos. Dawno się tak nie uchałem. Ostatni raz się tak uśmiałem przy rzekach Haribo, jak te prezesy tam stały sztukę. Ja sobie wziąłem jednego do ściskań. A czasami po prostu. Tak, telewizji nie oglądam, bo nie lubię to. Reklamy kocham. Kiedyś sobie włączyłem taką kompilację starych reklam, jak jeszcze nie było cenzury na niektóre rzeczy, tematy tabu. Po prostu bardzo się śmieję z reklamy prezerwatyw.
że był tata z synkiem w sklepie, synek, to francuska reklama, że on chciał cukierki, tam, że bonbons, nie wiem jak to się wymawia poprawnie po francusku, że on chce cukierki, że on chce cukierki. I zaczął taką scenę robić, takie spazmy miał na tym sklepie i tak dalej. Ten tata tylko tak przy tej ladzie tak westnął, pojawił się czarny ekran i tam use the condom, z jej reklamą jakiś tam francuski gumek, nie? Więc po prostu to były czasy, kiedy nie trzeba było uważać na to, co się mówi w telewizji i w sieci i tak dalej, bo teraz o wszystko wszyscy się obrażają. Coś powiesz nie tak, już jest taka japa. No do takich czasów sami doprowadziliśmy, nie? Sami sobie jesteśmy winni. Przez tą wrażliwość. To. Kiedyś fajnie mi tłumaczył, tak, znaczy mi, bo gadałem z nim przy piwie, no. Kiedyś fajnie tłumaczył George Carlin, jeżeli go nie znacie, polecam. George Carlin. Książki jego przede wszystkim, dwie przeczytać. I to właśnie on tłumaczył na podstawie wojny w Wietnamie, że kiedyś używało się słowa stres pourazowy. Po amerykańsku to był shell shock. Krótki, zdecydowany, bez zbędnego pierdzielenia, jak przeładowanie z karabinu. Shell shock. Czyli taki wstrząs po wojnie. I potem to zaczęli rozbijać na czynniki pierwsze, żeby jak najbardziej to załagodzić. I powstał z tego właśnie zespół stresu pourazowego. Nie można już w tych czasach powiedzieć ślepy, tylko mówi się niedowidzący. Nie można powiedzieć, że ktoś jest debilem, tylko jest osoba o znacznym stopniu, o mniejszym stopniu pośledzenia umysłowego. Nie można po prostu powiedzieć, że ktoś jest debilem, bo to się obrazi. Jeżeli ktoś powie, trochę nie domagasz umysłowa, to już to lepiej trochę brzmi. Takie niestety mamy czasy. A ja jestem w gorącej wodzie kąpany i mam strasznie niewyparzoną gębę i naprawdę bardzo często muszę gryźć język tylko dlatego, żeby kogoś nie urazić, nie obrazić. Niestety. Trzeba się... Jestem w tej mniejszości po prostu. Jak ktoś mi powie coś niemiłego, to ja się nie obrażam. Ja to przyjmuję jako krytykę. Jeżeli ktoś mi powie, Ejber, no dałeś dupy w tym miejscu, to ja nie lecę z płaczem w kąt, tylko mówię, aha, i wyciągam wnioski. Dobrze, ludziska, 7 minut na Twixa idealnie wystarczy. Po 3,5 na każdego, nie? O, będzie delektowanie się do samego wyjazdu. No nic, do zobaczenia na Feranowie. Troszkę się wam rozgadałem, ale to chyba dobrze, bo zobaczymy, co dzień przyniesie. Albo będzie godzinny dziennik, albo będzie krótki dziennik. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Widzimy się na Franowie i podejrzewam, że z Franowa już przejazd techniczny będzie na Starołękę. Zobaczymy kiedy. Czas pokaże, zobaczymy. No nic, ej brodnicze. Do zobaczenia zaś później.
to pojeżdżone kółeczko za jedynkę przejazdem technicznym, który widzieliście. Wróciliśmy na fortecę, no i idziemy dalej czekać na zgłoszenie, co się wydarzy. Ja jeszcze spotkałem dwóch widzów na Franowie, dlatego wam się nie odezwałem. No ale kurs na Franowo przebiegł bez problemu. Miałem tylko jeden problem na Czecha, bo tam jest przystanek w łuku dość niekomfortowym i nie widać nic, mimo tego, że jest dodatkowe zwierciadło na przystanku, to ostatnich drzwi wagonu i tak nie widać. Tym bardziej, że teraz było ciemno i jakaś pani do mnie przyleciała, powiedziała, że ją przyczasnąłem, że pozwyzywała mnie od chamów, od niewychowanych, że powinni mnie zwolnić. No to ja też mówię, puściłem nerwy, bo ile można słuchać taki obelg. Puściłem, po prostu nie wytrzymałem, jak taki cham odparłem, ale to zatkajcie uszy, bo to nie jest dla wrażliwych. No tam i jedzie, tam po mnie, że do zwolnienia, że jak mnie uczą jeździć i w ogóle, jak tak kicham, a to nie, to naprawdę będzie ogień. Nie słuchajcie, nie? Ja po prostu tak jej odpowiedziałem, a to nie, bo ona mi tam cisnęła dosyć ostro, ale to ja odpowiedziałem, ostro pojechałem, więc powiedziałem, no mocno przepraszam, szanowna pani, po prostu pani nie zauważyłem, przystanek jest tak skonstruowany, że no nie sposób zobaczyć, co się dzieje przy ostatnich drzwiach, więc nie zrobiłem tego celowo. Ona tak popatrzyła, pomyślała, też przepraszam za te nerwy, nie były potrzebne. Miłego wieczoru panu życzę, tak więc wszystko się dobrze skończyło. Idę sobie dalej posiedzieć na ekspedycji. To jedziemy na kolejną wycieczkę, tym razem za 12:05. Idę do wagonu się zameldować i 18:34 na Połabską jedziemy. To widzimy się na Połabskiej. Cztery w plecy. Tak, bardzo nie polubiło mnie światło na skrzyżowaniu Winogrady Murawa. Stałem i w końcu się udało. Ale pachnie czasie. To i na Rondzie Solidarności. Coś kurcze nie zatrebiły te światełka. Albo mnie czujnik nie wychwycił, albo coś. Pierun jeden wie. W każdym razie najważniejsze, że dojechaliśmy. Zostało mi 16 minut postoju. Więc sobie zrobię przerwę śniadaniową na Połabskiej. A co? Zgodnie z planem, tak jak ma rozkład 12:05. Też by jadł przerwę śniadaniową. A pojechaliśmy dlatego, że w kombino ktoś zapaskudził tył wagonu, narozpieprzał jakiś kubeczków, syfu, fysz, tego kebaba, zżygał się jeszcze na to. Kultura. Na wysokim poziomie. No i taki wagon nie nadaje się do jazdy, więc musiał zjechać do zajezdni. Ja mam Oderusa BT i z przyczyn technicznych nie mogę podejmować na nim kursu na Marcinkowskiego. Tam trzeba wycofać, a wagon niestety ma taki mankament, że po cofnięciu od razu uwalnia drzwi, a dopiero po co... Nieważne, no mniejsza o to. Więc gość z Solarisem, który miał 12, pojechał za tą 13, a ja pojechałem za tą 12 na Połabską. I wszystko się zgadza. Więc w tym czasie gościu, co miał kombino, weźmie czyste kombino i przyjedzie na Starałękę, chyba. Ja zdążę wrócić, ten tą 12 podstoi gdzieś, zobaczymy gdzie. I wszystko się będzie zgadzać. Ja znowu wjadę na tor 10 w łuk i będę czekał na zgłoszenie. Takie to wszystko proste. Dobrze, ludziska moje, ja sobie idę potuptać po pętli, po wagonie, rozruszać się trochę i zjem sobie śniadanko w tym czasie. Znaczy śniadanko, 19:17, śniadanko idealne. No to co? Może jeszcze jakiś szybki kabwiu, ale z przedniej szyby już mi się nie chce tutaj tej przystawki montować, kombinować. Z przedniej szyby będzie 10-krotne przyspieszenie, także 4 minuty. Przejedziemy się na Starałękę.
I znowu pojeżdżone, jak widzieliście na CamView. Na rondzie Rataje, jelenie się wpychali pod tramwaj na czerwonym. Jeszcze miałem mordercze spojrzenie przecież z ich strony, nie? Że jak to motorniczy mógł zdzwonić, przecież oni chcieli przejść na drugą stronę ulicy. Ja rozumiem, że się każdemu spieszy, ale cykl tam trwa 120 sekund. To są 2 minuty. Co komu zrobi poczekać 2 minuty? Co? Albo jak chociaż ten tramwaj odjedzie, żeby bezpiecznie. I na Romana Maja też tam za rondem Starołęka, nie? Taksówka. Rozumiem, można się skupić na pojeździe przywilejowanym, który chciał tam pojechać z strony Starołęki do centrum. Jechał na bombach. No ale generalnie tam jest znak stop, nie? Przed tym przejazdem dla tramwajów. Więc powinien się zatrzymać, zwrócić uwagę w obu kierunkach, co się dzieje. Dopiero wjeżdżać na torowisko. No ale co tam będę gadał? Idę sobie znowu posiedzieć. No to czas mojej służby powoli dobiega końca. Pozostał mi tylko jeszcze przejazd przez kanał, żeby sprawdzić, czy z wagonem wszystko gra. No wszystko gra. Co? Przejadę przez halę i się do was jeszcze odezwę. Wagonik sprawny, wszystko gra, odstawiony w to samo miejsce. Gotowy na jutrzejsze podboje miasta od samego rana. A mi nie pozostało nic innego, jak podsumować dzisiejszy dzień. Widzicie, jestem bardziej stargany jak po całym dniu jeżdżenia. Uwierzcie mi, że jest bardziej męczące takie siedzenie i czekanie i zastanawianie się, czy pojadę, czy nie pojadę, niż jeżdżenie w kółko po mieście. To trzeba przyznać, że bardziej wyczerpuje. Aczkolwiek no ma to wszystko swoje plusy i minusy. No. Plusy są takie, że no tak jak nie mam okazji tak naprawdę z kimś porozmawiać na dłuższą chwilę, to tak teraz jak ludzie przychodzą, już powoli się kończą zmiany, to zawsze z kimś tam się słowo zamieni. Kiedyś pamiętam rezerwa czynna na Miłostowie w weekend, to zabijałem się o to, znaczy zabijałem, ja tylko liczyłem na to, że była rezerwa czynna na Miłostowie, bo z Miłostowa miałem piękny widok na niebo nad Kobylnicą. Tam jeszcze jak grupa akrobacyjna Żelazny trenowała swoje wiązanki akrobacyjne, czy to pokazy solowe, czy zespołowe, 2, 3, 4 czerwone słynne samoloty na niebie, to widowiskowe, tak zwane leniwe ósemki na 3 samoloty, każdy za sobą puszczał smugę dymu. No fajnie się na to patrzyło, to naprawdę nie trzeba było już na pokazy śmigać, tylko można było patrzeć, cały dzień mogłem po prostu to oglądać, jak oni cały czas to samo jedno trenowali w kółko, bo to się tylko tak ładnie wydaje z ziemi, że to piękna wiązanka jest, a to są godziny, setki godzin praktyk i dyscypliny w powietrzu, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Czy to wiązanka w zespole, czy wiązanka pokaz solowy tak zwany. To tak, to rezerwa czynna na Miłostowie, to najmilej to wspominam, bo naprawdę to było na co popatrzeć tam, ale tak, to ja bardzo lubię jeździć tramwajem. Dla mnie jest takie siedzenie i zastanawianie się. No i co? Tym wam kończę dzisiejszy dzień, dzisiejszy odcinek. Miałem takie obawy co do dzisiejszego dnia, bo mówię, kurczę, chciałem wam nagrywać, miałem znowu szóstki. No to ile można mam wam szóstki nagrywać na moim poprzednim tygodniu, czy w tym tygodniu? No. Jeszcze się nie skończyłem. Szóstki dwa razy pod rząd, ale inne brygady. No. Na gamie jeszcze wam nie nagrywałem dziennika na szóstce, no ale kurczę, tak wyszło, że nie nagrałem. Potem miałem krótką jedynkę z zajezdni Franowo do Fortecznej i w sumie nagrałem ten dziennik, ale to była taka kurczę nuda, że 4 godziny 20 minut służba była. Więc co tu też trud, miałem 10-minutowy dziennik wam puścić, no to niedosyt by pozostał. Przedwczoraj miałem troszkę dłuższe, miałem 6 godzin 7, krótką, też z wóz zajezdni Głogowska do pobrania i odstawiony na Fortecznej. No miałem hardcore, po prostu straszny hardcore był, bo była straszna ślizgawica, były ogromne łyżwy, nie szło ujechać, miałem ogromne problemy, żeby ruszyć z przystanku na rondzie Jeziorańskiego w kierunku areny. Miałem ogromne problemy z zahamowaniem w tymże też rejonie, cały odcinek Przybyszewskiego, aż od przystanku Żeromskiego, aż do Głogowska Hetmańska, w obie strony dramat, po prostu, no ale no, byłem tak
zaangażowany, tutaj musiałem być zaangażowany w prowadzenie tramwaju, że odpadł całkowicie dziennik, no nie mogę sobie pozwolić na jakieś tam rozpraszanie się i kombinowanie, co wam powiem. Dlatego postanowiłem na to, że dzisiaj wam coś nagram na tak zwane albo się uda, albo się nie uda. I widać się udało. Pojeździłem, mieliście dwie linie dzisiaj, jedyneczkę i dwunastkę. Swoją drogą śmiesznie to wyszło, że wam tłumaczyłem na początku, na czym polega rezerwa na podstawie, że wyleci jedynka i tu oj, magicznym trafem wyleciała jedynka, jechałem za jedynkę. No ale tak czasami się zdarza. Ja tu mam wszystko popakowane, zmykam na ekspedycję jeszcze. Dosiedzieć dla formalności parę minut. Lecę do domu, 23:30, koniec pracy, po 10 godzinach nierównej walki. Wracam z tarczą do domu. Nie na tarczy, lecz z tarczą. To co, ludziska moje? Do zobaczenia w kolejnym dzienniku. A wróć, cholera jasna, zapomniałem od was suba wyżulić jeszcze. Dawaj suba i łapkę w górę, bo bez tego to... Nie, naprawdę, to bardzo mi tam dopinguje, nie wiem, sportowcom krzyczycie, no Polska gola, ej bez suba. Na razie, do później, do następnego dziennika.